Państwa projekt Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, uniwersytecka sieć szpitali szkolących, został zwycięzcą jednej z kategorii w konkursie Lumen. Proszę mi powiedzieć, po pierwsze, ile Uniwersytet Jagielloński ma normalnych szpitali klinicznych? Ma 4 szpitale kliniczne, z czego 3 na terenie Krakowa, 1 w Zakopanem. I to są szpitale, gdzie kształcimy kilkanaście tysięcy studentów. Skoro tak, to po co sieć szpitali szkolących, no rozrzuconych po sporym obszarze kraju w Małopolsce? Tak, ale zmiana regulaminu studiów i specyfiki spowodowała, że ostatni rok, 6 rok kiedyś medycyny, teraz rok kliniczny, odbywa się wyłącznie w postaci szkolenia praktycznej nauki zawodów klinicznych. I ponieważ grupy są małe, a zależy nam na tej relacji mistrz i nauczyciel, potrzebujemy znacznie więcej w tej chwili miejsc do nauczania chirurgii, ginekologii, pediatrii. I stąd wystąpiliśmy do szpitali powiatowych, z którymi mamy dobre relacje, gdzie chętnie przyjmowani są nasi studenci w relacji jeden lekarz, jeden student, góra dwóch studentów, co stwarza idealne możliwości do praktycznej nauki zawodów. Klinik w uniwersytecie jest za mało, żebyśmy kształcili w ten sposób. Druga jest rzecz, że często studenci chcą wrócić swoje rejony rodzinne i stąd zainteresowani też są zobaczeniem, jak wygląda praca w szpitalach rejonowych, czy rzeczywiście na przykład jest to ich następne, pierwsze, ale też jakieś jedyne miejsce pracy. Szpitalom z kolei zależy na tym, żeby pozyskać kadrę fachową, lekarzy, którzy osiądą w tych szpitalach, będą pracować. My tym szpitalom zapewniamy pomoc w doskonaleniu zawodowym, umożliwiamy im obniżenie stawek za przewody doktorskie realizowane w Uniwersytecie Jagiellońskim, co też już przełożyło się na konkretną liczbę lekarzy ze szpitali powiatowych, którzy otworzyli, realizują proces zdobycia stopnia doktora medycyny. Panie profesorze, czy musicie za to kształcenie płacić? Kształcenie medyczne kosztuje. To pierwsze pytanie i drugie z tym powiązane. Czy lekarze ze szpitali powiatowych, w tej sieci szpitali, mają oprócz kompetencji medycznych odpowiednie kompetencje dydaktyczne? Mają. Ci lekarze, którzy w danych szpitalach chcą być opiekunami studentów medycyny, robią to naprawdę z pasją i my od nich, jak uzyskujemy informacje, to często słyszymy i porównujemy to z uniwersytetem, że są bardzo srogimi nauczycielami, ale nauczycielami takiej nauki praktycznej, takiej rzeczywiście medycyny frontowej, czego nie spotyka się na studiach i w klinikach uniwersytetu.